Witam Was w kolejnym odcinku Pet Simulator X. Dzisiaj sobie porozmawiamy na temat jajek. Tak jak widzicie, w Pet Simulator X mamy bardzo dużo jajek, ale większość z nich nie opłaca się otwierać. Dzisiaj Wam pokażę, oczywiście według mnie, które jajka warto otwierać. I oczywiście dlaczego. Pamiętajcie, że Pet Simulator X cały czas się zmienia, więc za kilka miesięcy te jajka, które Wam dzisiaj pokażę, mogą nie być już opłacalne do otwierania. No dobra, no to zaczynamy. Wybrałem sobie top 3 jajek, które warto otworzyć. A na miejscu trzecim jajko, które się znajduje w sekretnym Cat Throne Roomie. Jajko, które tutaj możemy znaleźć, to Royal Egg. Niestety nie należy ono do najtańszych, ponieważ kosztuje ponad 4 biliony Rainbow Coinów. Ale zapewne każdy z nas na aktualnym etapie rozgrywki ma tych coinów pod dostatkiem. Jeżeli chodzi o to, co możemy drobnąć z tego jajka, to interesuje nas tylko i wyłącznie Huge Pet, a jest nim Huge Green Balloon Cat. Niestety pozostałe pety, które tutaj możemy zdobyć, są za słabe, abyśmy coś na nich zarobili. Dodatkowo możemy tu znaleźć gigantyczną skrzynię, więc w międzyczasie, kiedy będziemy otwierać to jajko, możemy ją atakować, przez co nigdy nam się nie skończą Rainbow Coiny. Dodatkowo możemy tutaj zrobić 3 questy na punkty. Mi się udało je zrobić w jedną noc. Osobiście też wydropiłem tego Huge Peta. Właśnie się tak on prezentuje. Według mnie jest ładnym Huge Petem. Jeżeli chodzi o jego wartość, to w momencie nagrywania tego filmiku jego cena waha się między 60 a 70 bilionów. Dodatkowo wydropiono go do tej pory w ilości 7325 sztuk, co nie jest dużą ilością, ponieważ jego szansa na wydropienie wynosi 1 do 2 milionów. Pamiętajcie, że ta informacja nie jest w 100% potwierdzona. Pewnie za jakiś czas Preston usunie możliwość jego zdobycia. A na miejscu drugim mamy Gem Doodle Egg. Ostatnio o tym jajku się zrobiło głośno. Otóż za sprawą tego, że jakiś czas temu została zwiększona szansa na wydropienie z tego jajka Huge Peta. Otóż możemy z niego wydropić Huge Doodle Fairy. Cena tego jajka wynosi 10 milionów karton coinów. Na aktualnym etapie rozgrywki, gdzie na Kawaii Worldzie w bilionach możemy wydropić właśnie karton coiny, nie będzie problemem otwieranie tego jajka. Oprócz tego, z tego jajka możemy wydropić Secret Peta, który też coś będzie wart, jeżeli ktoś go potrzebuje do indeksu. Jeżeli chodzi o pozostałe pety, to raczej są nic nie warte. Niestety nie udało mi się wydropić tego peta, więc Wam go pokażę w indeksie. Aktualnie został wydropiony w ilości 8886 sztuk. Jego cena według wskaźnika RAB waha się między 75 a 92 biliony. Z tego co widziałem, to ludzie wystawiają go między 120 a 150 bilionów. Jeżeli chodzi o szansę wydropienia tego huge peta, to pamiętajcie, że to nie jest w 100% potwierdzona informacja, ale wynosi 1 do 210 tysięcy, co jest bardzo dużą szansą. Ja na pewno spróbuję go wydropić, ale zanim to zrobię, muszę nadrobić trochę karton coinów. No dobra, lecimy do jajka, które się znajduje na miejscu pierwszym. A na miejscu pierwszym mamy jajka eventowe. Nie jest to jedno, ale wszystkie, które mamy podczas eventu. Oczywiście nie mam na myśli ostatniego eventu. Mam na myśli tylko takie jajka eventowe, przy których stoimy i możemy je otwierać cały czas. Na moim kanale możecie znaleźć filmy właśnie z takich eventów, gdzie otwieram takie jajka i dropię huge pety. Jeżeli chodzi o wartość takich huge petów, to na początku eventu są bardzo dużo warte. Natomiast po zakończeniu takiego eventu ich cena wynosi około 30 bilionów za sztukę. Jeżeli chodzi o szansę wydropienia takiego huge peta z eventowego jajka, to ona wynosi około między 1 do 120 a 150 tysięcy. Pamiętajcie, że ta informacja nie jest w 100% potwierdzona. Patrząc po swoich wynikach otwieranych eventowych jajek, na pewno największą szansę właśnie z tych jajek mamy na huge peta. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Piszcie w komentarzach, które według Was jajko jest najlepsze do otwierania. Oczywiście zachęcam do lajkowania, subskrybowania, aby niczego nie przegapić i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie!